Perka, co ty robisz? Remont! Perka. Siemaneczko, kochani! Ostatnio skończyliśmy w tym brudnym mieszkaniu, a że zostawiliście 5000 łapek w górę, to jestem zmuszona je posprzątać. I co, zaczniemy chyba od łazienki, wyrzucimy tutaj te śmieci. W ogóle jak wyczyścić tutaj kibelek, ja się zastanawiam, czy wystarczy kliknąć? Nie! Ja przestawiłam ten kibel! O nie! Dobra, postawmy go z powrotem na miejsce, wytrzymy tutaj podłogi. Chyba będę musiała jakiś domestos kupić, żeby doczyścić tutaj ten kibelek. Umyjemy okna jeszcze szybko, pac. O, patrzcie jak się błyszczą, na pewno klinem jabłuszkowym je wyczyściłam. Tutaj tą puszkę trzeba zabrać jeszcze, o. Dobra, jak ten kibelek tutaj wyszorować? A, trzeba mopa wybrać, żeby go umyć, okej. Czyli zamieniamy ręce na mopa, naprawdę mopem kibelek? A nie, mopem tutaj trzeba wytrzeć podłogi. To jak umyć ten kibelek? Jest coś jeszcze? Odkurzacz? Skaner? No rękoma trzeba by było go wyczyścić, ale patrzcie, nie da rady. Ha, ciekawe. Dobra, 6x7. Co jeszcze tutaj jest brudne? Sufit? Tak, sufit jeszcze jest brudny. Dobra, to wyczyścimy ten sufit. Jest! Pan Robert, gratulacje! Nowy poziom, zdobywasz kolejny poziom doświadczenia. Oj, tak. I 15 monetek. Co? I według gry tutaj już jest umyta, posprzątana łazienka? Zobaczcie tylko na ten kibel, no nie, ja bym z takiego nie chciała skorzystać. Fuuu. Dobra, szybciutko poogarniam tutaj biuro i zaraz do was wracam. Nie no, po prostu idealnie, kubek ze znaczkiem radioaktywnym. Super, czyli to mieszkanie jest tutaj napromieniowane? Okej, kochani, według tutaj wszystkich zadań niby jest posprzątane, chociaż ja jak tak patrzę tutaj chociażby na ten kontakt, kibel, to nie wydaje mi się, że to mieszkanie jest posprzątane, no ale więcej zadań nie mam do zrobienia. Tutaj była jakaś dziura i ją zaszpachlowałam, tutaj zamalowałam takie cegły brzydkie. I teraz zrobimy małą zmianę, ponieważ dużo osób w komentarzach pisało mi, że ta gra jest też dostępna na komputer i jest o wiele lepsza, więc zaraz to sprawdzę. Ale sprawdzę nie tylko grę, ale też nowo zamówioną myszkę, ponieważ moja myszka stara, ma już 2 lata, no i czasami mi się zacina. Mam tutaj myszkę gamingową od MSI i zdecydowałam się na nią głównie dlatego, że jest zarówno bezprzewodowa, jak i przewodowa. Ale co najbardziej mnie zaciekawiło, to to, że myszka jest ultra lekka. Ma ważyć zaledwie 74 gramy, co oczywiście zaraz sprawdzimy. Okej, przygotowałam sobie moją starą myszkę oraz moją nową myszkę i sprawdzimy teraz ich wagę. Na pierwszy ogień idzie stara myszka, która waży 132 gramy. Całkiem sporo, ale powiem wam, rzeczywiście jest dosyć masywna. Więc teraz sprawdźmy nową myszkę, czy rzeczywiście będzie lżejsza i 76 gram, czyli różnica jest kolosalna, no i czuć w dłoni, że jest o wiele lżejsza. Dodatkowo myszka ma bardzo wydajną baterię, dzięki której możemy grać nawet do 80 godzin. A jeżeli myszka nam się rozładuje, to zaledwie 10 minut ładowania pozwoli nam grać dalej nawet 9 godzin. Myszka bardzo dobrze leży w dłoni i jest przeznaczona dla osób praworęcznych. Co więcej, ma ona po bokach umiejscowione nakładki antypoślizgowe oraz podświetlane logo marki. A teraz sprawdźmy symulator remontów, ale w wersji na komputer. Czy będziemy mieli te same tutaj mapki do zrobienia? Nie. Co za bałagan, muszę to posprzątać. No i znowu sprzątanie. No nie, ja już się wtedy nasprzątałam. Ale powiem wam, tutaj rzeczywiście szybciej idzie to sprzątanie. Zobaczcie, klikam i od razu znika. A tam musiało się takie kółeczko obrócić, żeby posprzątać. Welcome! No nie wiem, czy tak welcome, jaki tu jest syf, znowu! No nie wierzę, po prostu. O nie, podniosłam krzywą i zardzewiałą kuchenkę. Nie, odkładam ją na miejsce, bo jeszcze mnie prąd tutaj porazi. Co tutaj? Ja myślałam, że to prysznic tutaj jest, te kołuszka, o nie! Good work! O nie, a tu jakaś pani jest! Co to za plakat niedobry tutaj? Twój laptop. Laptop pozwoli ci podejmować się zleceń, kupować domy i przechodzić między nimi. Jeszcze nie stać cię na zakup domu, ale wygląda na to, że w skrzynce e-mail masz już pierwsze zlecenie. Wow, czy to system Windows? O nie, ja nie chcę tego laptopa podnieść. A, jest, użyj. Wow, poczta. Sandra Żur.
Były wyniósł mi z domu kaloryfer, co jest? Naprawdę? Witam, chciałabym zlecić pańskiej firmie doprowadzenie do porządku mojego domu. Ze zdjęć zamieszczonych na Facepamie, takim a la Facebooku pewnie. Wiem, że mój były w ramach zemsty włamał się do mojego mieszkania, zrobił w środku burdel i wyniósł kaloryfer. O nie! Możliwe, że brakuje czegoś jeszcze. Proszę o uporządkowanie domu i zamontowanie brakujących urządzeń. Prosiłabym nie informować też policji o całej sprawie. Sama rozliczę się z moim byłym chłopakiem po powrocie z podróży służbowej. Akceptuję to zadanie z kaloryferem, bo bardzo mi się podoba. Kurczę, że ja na to nie wpadłam, żeby byłym moim zarąbać z domu kaloryfer. No to jest po prostu hit. Fu, no znowu syf, no nie wierzę. O Boże, tu jakaś ostra walka chyba była. A tutaj co się stało? Chyba ktoś szpaghetti gotował. O nie. Jak to posprzątać? Nie chcę tego podnosić. Patrzcie, tu jakieś piwo leży. Ale ja. Tutaj też puszki piwa. Ile ktoś tutaj piwa wypił? No matko jedyna. Ej, ta gra już mi się bardziej podoba, bo tutaj szybciej sprzątanie idzie. I... Dobra, ten karton też posprzątamy. Wejdźmy tutaj. Fu, co tutaj za łóżko brudne jest? O, co tutaj jest napisane w tej gazecie? Top News. Czy to jest jej były chłopak tutaj na tym zdjęciu? Nie wiadomo, dobra. Sprzątnijmy tutaj te kartony. Wow, toaletkę ma. A właśnie, gdzie ten kaloryfer ktoś ukradł? Nie no, tutaj jest kaloryfer. Patrzcie, tutaj nie ma tego kaloryfera, ale jaja. Dobra, możesz kupić i zamontować tutaj kaloryfer. Ale jak go kupić? Tutaj tablet mamy, dobra. Tabem otwieramy nasz tablet. Jest zamontuj urządzenia, kaloryfer. No to ten kaloryfer kupimy. $44, trochę dużo, no ale nic. Skoro jej ukradł kaloryfer, no to my musimy go tutaj przymocować. Powiem wam, tutaj grafika jest o wiele lepsza. No kręć się, kręć się. Jej, jest kaloryfer! Przytrzymaj i zmień na czyszczenie. Okej, okay, czyli no, rękę zmieniamy na miotłę! O, i miotłą tak sobie o wyczyszczę, naprawdę? I to też... No patrzcie, że ja nie pomyślałam, ja zawsze kupowałam jakiegoś cifa, żeby posprzątać kuchenkę, a wystarczy kurczę miotłą pozamiatać i już czysto będzie. Ale ja. Włącz tablet, aby wybrać, na co chcesz przeznaczyć punkt umiejętności, który dostałeś. Okej. Okay. Tutaj mamy tak, przenikliwy wzrok, widzisz niektóre z zabrudzeń na minimapie, szybkie rączki, sprzątanie szybsze o 25% i dalekozasięgowiec, dobry mop. Nie wiem, co tutaj wybrać. Kusi mnie tutaj te szybkie rączki, żeby sprzątać szybciej. O, tak to rozdamy, później rozdamy sobie na coś innego. A na razie sprzątamy. Mamy szybkie rączki, to możemy szybciej sprzątać brud. Gdzie te zabrudzenie? Ja już nic nie widzę. A tutaj na wycieraczce chyba. O! Tutaj mamy czysto, tutaj mamy czysto. I tutaj? Tu jeszcze mamy syf gdzieś. Tutaj, rzeczywiście na podłodze. O, wszystko ukończone. Możemy zakończyć zlecenie. Wykonano 100% zlecenia. Możesz ukończyć je teraz za $785. No to kończymy. Gdzie jest pan Robert? Ja tęsknię za panem Robertem. No nie wierzę, posprzątałam czyjąś chatę, a sama mieszkam też w takim syfie. Nie, dobra, ja sprzątam tutaj, bo... Weźmiemy tutaj sobie o miotełkę, posprzątamy naszą kuchenkę, drzwi. O nie, te drzwi trzeba jak najszybciej wymienić, bo są bardzo, bardzo brudne. Tu jakiś w ogóle porwany plakat, tutaj też z jakąś panią. Tu jakieś śmieci leżą. Ale powiem wam tak, na biurku się nic nie zmienia, bo też mam kubek z kawą i też z niedopitą zimną kawą, więc to się nic tutaj nie zmienia między grom a prawdziwym życiem. Sprawdźmy, czy mamy jakieś jeszcze zadanka. No co, posprzątamy u kogoś innego, ale nie u siebie, nie? Karolina Kowalska, porządki w garażu, albo Jacek Grahamek w kaloryfer. Zobaczmy to porządki w garażu. Witam. Krótko mówiąc, potrzebujemy zrobić porządek w garażu. Proszę o wyrzucenie wszystkich pudeł i śmieci oraz starych opon. Chyba stare opony trzeba do wulkanizacji oddać, proszę pani. Proszę nie zapomnieć również o umyciu okna. Jednego okna, mam nadzieję. A narzędzi to proszę lepiej nie ruszać. Mąż nie lubi, jak mu się przekłada i nie może ich potem znaleźć. Pozdrawiam.
Czy wy też tak macie, że rodzice też wam coś przełożą, jak sprzątają i też później nie możecie tego znaleźć i się wkurzacie? No, ja też tak miałam. Dobra, posprzątaj garaż, posprzątaj śmieci, wyczyść zabrudzenia i wyczyść okno. Rzeczywiście, jedno okno jest. O, proszę. Zabierzemy się najpierw za okno. O, tutaj mamy myjkę! Ale super! Tutaj w rogu jeszcze. Wow, to mi się fajnie myło! Właśnie, ja też muszę sobie taką myjkę ciśnieniową kupić. Od razu lepiej by się myło okna, chociaż klin jabłuszkowy do mycia okien jest najlepszy. Dobra, wyrzućmy tutaj te śmieci, tylko nie ruszajmy narzędzi, bo mąż tej pani nas zabije. A może rower ukradniemy, co? Może w symulator złodzieja się pobawimy? Co tu się dzieje? Czemu te opony tak skoczyły tutaj? Halo? Spokojnie. Fajne te rowery. A, zabiorę sobie ten rower jeden. Dobra. Dobra, idziemy z rowerem. To będzie taki dodatek do sprzątania. Szybko, dobra, uciekamy. Uciekamy, szybko na rower i uciekamy! No chyba nie dam rady tego roweru wynieść. O! Prawie wyskoczyłam. Dobra. Nie mogę go tutaj postawić niestety. Dobra, to schowamy ten rower za samochodem. No niestety, nie udało się. Jak musimy tutaj jeszcze posprzątać coś? Tak, wyczyść zabrudzenia i śmieci posprzątaj? To co, ten rower też na śmieci? Nie, dobra, tutaj jakiś karton jest. To nie. O, tu jest karton. Dobra, czyli musimy teraz wyczyścić zabrudzenia. Bierzemy nasz mop i czyścimy. Szuruburu, szuruburu. Nowy punkt umiejętności! Rozdajmy szybciutko sobie. Ulepszenia, dobra. Możemy dalej szybkie rączki ulepszać, ale możemy też ulepszyć coś innego. Może ten dobry mop weźmiemy, co? Nie wiem, co on da, ale brzmi dobrze. A nie zmieniła mi się szczotka właśnie? Nie miałam takiej miotły brzydkiej? Chyba mam lepszy mop teraz. Wykonano 100% zlecenia, tak jest, $476. I wracamy do naszej Meliny, jej! Bonjour! Myślę, że chciałabym nadać dość prostemu domkowi, który zakupiłam, nieco więcej artyzmu. Prosiłabym o pomalowanie części ścian w salonie na amarantowo. Pozostałe ściany cudownie będą prezentować się na szaro. Ach, prawie bym zapomniała. Proszę też o naprawę niedziałających gniazdek. Z góry merci, Amanda Johnson. Myślę, że przyjmiemy to zlecenie. Całkiem ciekawe się wydaje. Jaki ładny tutaj domek ma ta pani! Też chcę taki domek mieć, a nie tamto coś, co miałam. Okej, tutaj mamy przemalować ten salon z aneksem kuchennym na kolory. Amarantowa przygoda i szarość. Wciśnijmy tablet nasz. Okej, to jest jedna farba. Rozmiar M, S. Nie wiem. Dobra, kupimy S. Chociaż tam nam podpowiadało, że chyba M-ka. Postawimy sobie tutaj. I kupimy tą szarość też w S-ce. Oj. Nie. Dobra, i kupimy tą szarość też w rozmiarze puszki S. Może nam wystarczy. Zmienimy sobie narzędzie na pędzel. Pobierzemy tutaj farbę. No dobra, ale jak to namalować teraz? Okej, połowa tutaj salonu jest przemalowana. Tutaj pomalowałam na ten amarantowy kolor. Tutaj w środku koło okien na szary, tak żeby trochę szaleństwa była. Resztę myślę, że przemaluję już na szaro, tylko będę musiała kupić nową farbę. Okej, ostatni dzymbelek przemalowany, tak więc tak prezentuje się salon z aneksem kuchennym. Te wiadra już tutaj chyba wyrzucimy. I tylko jak je wyrzucić? Dobra, zostawimy, pani już sobie wyrzuci. I z tego co pamiętam, tutaj chyba mamy wymienić gniazdko elektryczne. Tutaj mamy jakieś gniazdka. Tutaj jest gniazdko jakieś. Nie wiem, co to jest. Kolor musimy jeszcze wybrać. Jaki ona tutaj ma? Dobra, weźmiemy taki, o, taki szarawy. Albo, nie, biały taki kupimy, o może. I co, i tutaj wystarczy wymienić? Nie. A może to... Tutaj jest gniazdko elektryczne! To mamy naprawić, a ja chodzę po tym pokoju i nie wiem, które mam naprawić. Dobra, tutaj odkręcamy śrubkę. To chyba trzeba zdjąć. I wsadzić widelec do środka, nie, że to wam, nie róbcie tak, broń Boże. Dobra, no i co teraz? Tutaj mamy dalej odkręcić śrubki.
A czy najpierw się nie powinno wyłączyć prądu w całym mieszkaniu? A jak mnie prąd kopnie? Chociaż nie, elektryka prąd nie tyka. O matko jedyna! Co ja mam tu zrobić? A ja już myślałam, że coś mam podłączyć. Jak ja bym źle podłączyła, to by była trochę lipa. Dobra, to tu, to tu, to tu. To tutaj wkręcimy sobie. I co, i naprawiłam gniazdko? To takie łatwe? Muszę sama teraz naprawiać w prawdziwym życiu gniazdka. O, cyk! I zakręcamy śrubką. Jej! Udało się! I dostaliśmy nowy punkt umiejętności. Możemy zakończyć nasze zlecenie. Nie, wykonano 75% zlecenia, to nie możemy zakończyć. Gdzieś jeszcze jest coś do wymiany. Chyba jeszcze jedno gniazdko gdzieś jest do wymiany. Tutaj? Tutaj, gniazdko elektryczne. Oj, to chyba to, bo takie jakieś spalone tutaj jest. Lech! Ochyda. Ja pamiętam, jak kiedyś podłączyłam właśnie do gniazdka ładowarkę i zaczęła mi strzelać i... Ogólnie wywaliło korki w całym domu, więc na szczęście nic się nie stało, pożaru nie było, ale śmierdziało ostro spalenie znowu w moim pokoju. Tutaj sobie zakręcimy, o, cyk, nakładamy, zakręcamy. I czy to koniec zlecenia? Tak jest, 100% zlecenia. Wow, ponad $1000 dostanę, ale jaja. Kończymy zlecenie i wracamy do naszej Meliny, tak jest. Powiem wam, że ta gra na komputer naprawdę mi się podoba i jest rzeczywiście płatna, bo na telefon jest za darmo, ale tutaj komfort gry jest na wiele wyższym poziomie. No dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcecie więcej odcinków z House Flipper, czyli symulator remontów, to zostawcie pod tym filmem bardzo dużo łapek w górę, to na pewno nagram kolejne odcinki. A jeżeli nie chcecie przegapić żadnego mojego odcinka, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia. Przypominam również o konkursie, do wygrania jest taka oto myszka. Link do konkursu oczywiście zostawiam wam w opisie. A na razie to wszystko i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!